Hej, cześć, siemano wam wszystkim. No wiecie w czym, w God of War. Kontynuujemy podróż przez labirynt. Trzeba jakoś z tego wyjść. Dobra, a tu save to na razie. No, no nie, nie potrzebuję. Dobra, no ciekawy jestem jak tu. Łańcuch, Kratosie. Ojciec powiedział mi kiedyś, że utrzymuje równowagę sił na Olimpie. No. A, zapomniałem o tym łańcuchu sędziów, nie? Zerwij pamiętacie łańcuch, aby trzech, postawić trzech sędziów? No. Zostań tu. Oho, czyżby? O cholera, no dobra, to mamy lecieć zerwać ten łańcuch. O fajne, te buty się... te piórka, nie? Wiecie. Jak ja to robię? O cholera. O kurde. Czemu to tak się... dziwnie murzyniło? Te kamienie. Przedzwoniłem. Przelecę, dobra, przeleciałem. O cholera, tutaj to jest dopiero jaskra, jasne, świeć po oczy. O nie, zagapiłem się, nie wiedziałem, dobra. Trudno, przebiłem się. Aż, goddammit. Muszę jakoś tak patrzeć. O nie, 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 myślałem, że to jest... Oh fuck. Dobra, jeszcze żyjemy. Ja pierdzielę, jak to wygląda epicko. No daleka droga, no bo to... Nie! Fuck! Nie! Kratuch! Gin, nie gin! Znaczy, nie, gin, jasne. Nie gin. No. Już mi gardło zaczyna się, no ale trudno. Ciekawe ile jeszcze do końca w ogóle fabuły. No nie, bo po prostu tak ciekaw jestem. Oho, z tego co widzę to... No tak, jak żeby miało być tak pięknie. Z tego co możemy promy prawić. Uhu, nice, ładnie. Dobra, no kółeczko kupię. Tak, zrobić na każdą broń inną eliminację, nie? No ale... Nie, no po co? Tak sobie pomyślałem teraz właśnie. Ale też więcej troszeczkę w robocie, nie? Inną eliminację tak dalej. Dobra, puść prądu, 10 V. To jest zjara jak wiadomo. Na popiół. A wiele ci, z tego co widzę, wiele ci nie brakuje. Nasze dziwo. Dobra, ostatni łapek. Poszedł. Patrz jakie kozaki, nie? No ty dziadek. No i co? Co mi zrobić? No. Dobra, otwórzcie się. Elegancko. No jeszcze możemy przejść tam? A nie, jeszcze chyba nie. Dobra. To tu. No i dobra. I czekaj, co jak zejdę z tego, to... Ah, fuck. Jeszcze dawaj. No wiem, po co mi pokazujesz. Aha, dobra.
czyli nie mogę. Ach, nie, nie da się tak. Skrzynek, skrzynek, o, elegancko. Aha. Tam musimy iść, ojejku, no dobra. Skrzynki sobie pootwieramy, a co nam szkodzi? Zawsze to, z tego co widzę, to magii. O, żydko, żydko. Dobra, idziemy. Buja. O. Dobra, mamy skrzynkę. Zaraz tam przejdziemy. O, elegancko, o to mi chodziło. Trofeum, potęga piór. Pióra, sorry. Już nawet zmęczony jestem gadaniem, ja nie wiem. Uuu, jeszcze tylko jeden poziomik i będzie wszystko full. Upgrade Kratosa będzie jak Bóg. Dobra. Gra nam sugeruje tędy iść. A, no tak, dobra. Zapomniałem o tych, no kiedy to było na początku prawie gry. Yeah, poszedł. No, już nie będą trzymać mi to tego. A, no tak, koledzy zawsze muszą przyjść. Wtedy, kiedy nie trzeba. Boom, boom. Dobra, poszli. Dobra. W sumie, no, jeden poziom nam tylko brakuje. Tego żółtego paseczka. Tego łuku. O, może? Nie, by było za pięknie. No, otwórz. Kratos, tak? O, jeszcze dwa rogi. A pewnie nie uda nam się do końca gry. A może? Gdzieś pewnie ominąłem skrzyneczkę jedną albo coś. Gień ty. Paskudo. O, tu dziadek. Tak, jesteś to tak. Aż ty. Gnido. Je, yeah, poszedł. Ten. Nie, yeah, poszedł. He, he, he. Dobra, jeszcze jeden tu. Przeszkadza. Gnój. Dobra. Schodzimy na tu i drugiego sędzie. Musimy rozwalić. Dobra. Nie pamiętam imion, niestety. Przepraszam, ale... poszedł. Jeszcze jeden. No właśnie, musimy chyba wrócić później do Pandory. No to będzie ciekawe. Nie. Dobra. Dobra. A, to musimy... Czekajcie, on jest tam naprzeciwko, nie? Tak, no to... Czekajcie. Jak Jorzym go mam rozwolić? Nie mogę tylko przelecieć sobie. A tuż co za portal? A, dobra. Skrzynek, dawaj, ja chcę. Róg. Jest, róg. Notatka zapisana przez młodą duszę. Płomienie, krzyczący ludzie, ogarnęło mnie przerażenie. Dlaczego ojciec nas nie obronił? Sędziowie mówią, że muszę iść do Elysium. I... Elysium pierwszego chyba? Nie wiem. I że będzie mi tam dobrze. Tęsknię za rodziną. Spoko. Dobra, tu nic nie masz. A teraz mam już żadnym rukawicę, ale tu w sumie nic nie ma, no to co ja tu mam. A czekajcie, zrobimy to. No właśnie, ten gnidek mi tu przeszkadza. Wiem, że tam dojście jest, ale spróbujmy go.
Ach, nie, nie da się. Dobra, to idziemy do... dalej tam. Pyk. Musimy znaleźć drogę. O, znaleźć drogę. Hm, to jest obok. Geniusz. Nie no, nie zauważyłem. Oj, przepraszam was, ale już mi gardło wysiada powoli. O, no i dobra. Elegancko teraz to już. Mi nic nie stoi na przeszkodzie. Aha, naprawdę. Boom. Lecisz. Mogę ich skopać na dół? Mogę. Abu. Abu. Lejemy gnoja. Prądem. Prądem go. Huhu. Dobra. Idziemy z powrotem. Bierzemy rękawice bokserskie. Namiejskie rękawice. Śmieję bokserskie, no bo naprawdę. Dobra. Je, yeah, poszło. Dobrze. I coś sędziów rozwali. No i dobra. Poszedł. Się rozsypali również. No i teraz weź Kratos, wróć. Taki kawał drogi. Czyż nie? A nie, dobra. Ktoś się murzyni się. Się robi się. On wie, Kratosie! Zeus wie, że uciekłam! Szybko! Słyszę go! Zbliża się! Pomóż mi, Kratosie! O kurde. Szybko! Wow. Dobra, lecimy pomóc uratować. Pomóc! O! Trofeum trzech mędrców. Uratować Pandorę, no bo kurde, gnida Zeus, jakiś, nie wiem, no wariat. No to ci lecę jak najszybciej nie mogę, niestety, przykro mi. O, blisko było, dobra. O, poszedł. Dobra, doleciliśmy. No w sumie nawet szybko. Szybciej doleciliśmy niż z góry na dół. Pandoro, właśnie. Pandoro! Jest gnida, menda, Zeus. Atena. O, ty. W porządku, Kratosie. No, coś mi tu... Z pamięci Spartiato. On przyprowadził cię z tak daleka. Coś mi tu... To dzieła Spartiato. Ty wiesz, co trzeba zrobić. Muszę wznieść labirynt. Zabiorę ją tam, gdzie jej miejsce. Szybko, Kratosie! Dobra, to w sumie lecimy. Oj. Czyż bym zapomniał tej Pandory? Nie. A może? No to musimy się naklikać teraz, bo to wojejko. A, no dobra. Jednak nie, grana mu już odpuściła. Aha, no dobra. Czyli jednak po trochu tak musimy. No i dokładnie, nie powiem. Będę, wybaczcie, że tak skaczę, ale nie będę tak szedł, bo to z pół godziny, godzinę by potrwało. Dobra. Jesteśmy z powrotem, tam gdzie byliśmy na początku. Czekajcie. Nie, no dobra, dobrze, tędy. To ci na górę chyba mamy iść, nie? No. No, to niezła droga była.
Dawaj, dawaj. Otwieraj to. Tu puszka Pandory. No ciekawy jestem jak to. Jak już ją otworzymy, to już będzie moc. Już w sumie drugi raz. Tak, drugi raz. No bo w pierwszej części tam ponoć pierwszy raz otworzyliśmy, żeby zabić. No to wiemy, żeby zabić Aresa. O. No halo. Mi się wyłączył. Dobra. Sypie to. O, no. No Pandoro, no kurde. No weź ucieknij z tego. No nie ma gdzie, jak. Katem, wszystko się sypie, wali. A, no tak. O. No Kratos to nieźle. Kręci dalej, twardo, nie poddaje się. Ja pierdzielę. O. O kurde, otworzyliśmy, no to ładnie. I weź wyjdź. O. Tam jest! Widzę go, Kratosie! Z mroku może nas wyzwolić tylko promień nadziei. Pandoro, nie! Wiesz, po co tu jestem? Po to mnie tu sprowadziłeś! Kratos. Musi być inny sposób! Nie, Kratosie! Nie ma innego sposobu! Puszczaj mnie! Nie dziecko! Nie jestem już dzieckiem! Sprawiasz mi ból! Zeus! No, teraz to ratuj. Zostaw ją, Zeusie! Twoja obsesja na punkcie tej rzeczy doprowadziła cię do szaleństwa, mój synu. Puść dziewczynkę, Zeusie! Puszczaj ją. Nie myl tego przedmiotu, tego dzieła Hefajstosa z własnym ciałem i krwią! Ale może już to zrobiłeś, Spartiato? Poszukiwanie Pandory... Ta twoja żałosna próba naprawienia krzywd rodziny, którą zarżnąłeś, spustoszyła Olimp. Popatrz, rozejrzyj się, coś uczynił. No widzę. Chaos i tylko braku ork. Widzę tylko armii orków. Tego, którego mam zgładzić. No to nie ta gra. Mordor. Ulitowanie się nad tobą było mym największym błędem, Kratosie. A ulitowanie się nad tą rzeczą będzie twym największym błędem. Ona nie ma z tym nic wspólnego! Przeciwnie! Ma z tym wiele wspólnego! Zostaw ją! Jak sobie chcesz! O ty, gnido! No co za... Zabijemy go. Jest! Dobrze. To będzie... Czyżby? Finałowe starcie? Z Zeusem? Zgiń! O, panie dostał. Żeby tylko to obronił? Nie, no nie. Ach. Weź ten prąd se wstać.
A, dobrze, trafiony. Elegancko. Ach, widziałem. To pleców najlepiej, co? Gnoju atakować. Jest, leżysz. Jest. Zeus, weź ty, zginiesz. Marną. Z najbrutalniejszą śmiercią, gnoju. Uhuhu. Jest, dobrze, jest. Po Zeusie będzie koniec. Nie ma co. Weź mi, ty, idź, no idź mi, dziadu, ty stary. Jest, dostał. Dobrze, dostał. Boom, ściana. O, dawaj, wal go, Kratos, wal go. Lej, lej, w ner. I boom. O, no to był dobry strzał. No i dobrze. O, Pandora. No. No nie. No dobij go, Kratos, no utnij mu łeb i po sprawie. Pandoro! No nie. O. Pandoro, nie! No puszczaj jej, Kratos. Zatrzymaj ją! Nie dopuść jej do płomienia! Nie sposób uciec przeznaczeniu! Wiesz o tym! No. Proszę! Cicho! Kratosie, wiesz, że nie ma innego sposobu! Nie słuchaj jej, choć raz w swym żałosnym życiu nie zawiedź! Nie zawiedź jej tak jak swojej rodziny! Aha. No. O, dostał jeszcze strzała. Pandoro! No. No to już co zrobisz, Kratos? Pora otworzyć puszkę Pandory. Moc zabicia Boga. Co? Aha, O ty gnoju. Pusty! Pusta. Po wszystkich poszukiwaniach, po wszystkich poświęceniach, kolejna straszliwa porażka. O ty gnoju. No to teraz to już mamy. Uhu. No nie wierzę, no. Pusta puszka Pandory, serio? Szlak nie trafi, no naprawdę. Puszka jest pusta. Ojku. Serio? Czy co, Zeus ją otworzył? No nie, no gdzie to? Dobra, wiecie co? Zakończymy w tym momencie odcinek, także dzięki za oglądanie. Ja się biorę do następnego, także trzymajcie się i pa, pa.